Monica, she don't like this. She must look near. Yeah. You know already. Święty Mikołaj przyszedł z prezentami. Też mieliście tyle? A więc wysokość bagażnika. Sałatkę Cezar z kurczakiem. Lokalsów jest nazywana Agadir. Za mną jest budynek, który właśnie przetrwał. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. Witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Przyjechaliśmy z powrotem nad morze, jesteśmy w Tagazut. Tak jak Wam wspominaliśmy w ostatnim odcinku, mamy tutaj sprawę do załatwienia. Tak, znowu przejechaliśmy w ten piękny, słoneczny dzień, tą cudowną doliną. Jak kiedykolwiek ktoś tutaj z Was będzie, to trzeba tamtędy po prostu jechać. A my lecimy na miasto teraz. Lecimy na miasto, tak. Jest tu fajne miejsce parkingowe, przychodzi tutaj Pan wieczorem. 20 dirhamów się płaci za noc. Byliśmy tutaj z Kasią, z Łukaszem z podróżowania. Dwie noce chyba. Tak, ale dziś tutaj nie zostajemy. Dzisiaj tak, tylko dzisiaj załatwiamy dalej naszą sprawę i lecimy dalej. Jedyny minus tego parkingu to są po prostu bardzo wysokie schody. No ale dla sportu można przejść. Gorzej jest pod górkę. No jest to miasto takie typowo surferskie. Ostatnio tutaj nawet były zawody, ale jak w każdym marokańskim miasteczku jest też mnóstwo rzemieślników. No i właśnie u jednego takiego zamówiłam sobie buty na miarę i dzisiaj idziemy odebrać. Musiałam poczekać kilka dni, dlatego musieliśmy też tu wrócić. No mam nadzieję, że będą super. Szukam tego miejsca, szukam, bo nie mogę znaleźć. Jesteśmy na miejscu, ale nie ma tego pana, więc musimy przyjść tutaj za 2-3 godziny, więc znowu musimy czekać. No, ale to jest właśnie tutaj, w tym sklepiku. Można sobie zrobić butki na miarę albo kupić gotowe. Jak ci się podobają? Spoko, pasują mi do paznokci. W środku miały być jaśniejsze, bardziej no brązowe, a są takie bardzo jasne, ciemne, prawie czarne, ale... Nie, dla mnie są ok. Można to zmienić, ale musiałabym czekać do jutra, a już nie chcemy czekać do jutra, więc po prostu chyba wezmę ten. Tak, a tutaj z tyłu idzie właśnie szefunio cały. Jak widzicie, tutaj szefunio ma cały zakład. Warsztat. Są jeszcze fajne. Te wszystkie są. Z jaki rozmiar? Siódemka. Jezu, Monia, please. Chłopaki, wy też tak macie z dziewczynami? Nie, ale widzicie, wszystkie na moje hobity są takie za wąskie, mimo że jest dobry numer. Musisz wytłumaczyć naszym widzom, co to są hobity. To są moje grube stopki. A te są zrobione tak, że tutaj jest mięciutkie. I są różowe, dlatego że to była najbardziej miękka skórka. Okej, ale dziewczyny, zobaczcie, miałybyście tutaj wybór, nie? A ja nie mogę wybrać. Oj, masakra są. Wszystko ręcznie robione. Tak, piękne są. Dobra, Monia, bierzesz, tak? Tak, biorę. Dobrze. Okej, okay, I will take this one. Good. Monika, yeah, finally. How long you making those shoes? Long time. Long time? Long time. When I was young. Okay. When I was young. Because my father do these shoes. Aha, so in the same place? No, same place. We are born in Anza. In Anza, okay. Other village there. Mm-hmm. Mm-hmm. And we live there okay. For a long time ago, and we make the shoes there for a long time. Mm. And when I was smaller, I make shoes. This is I make it for somebody, you see? Mm-hmm. Wow. Romanian, yeah, this Romanian. Is the catalog, yeah. Look, mm-hmm. Can you see it in the pictures? Tutaj macie katalog mm-hmm. różnych sandałków, które pan robi na zamówienie. Wow. Mm-hmm. Yeah, they look really nice. Yeah, very nice. This is, mm-hmm. This is the same model, yeah. Mm-hmm. Beautiful, this one. Yeah. This is good for Sahara, look. This is good, Yeah, I've got the same. And this is good, this is quality. This is 5 years I'm waiting for you. 5 years, 5 years. Okay. 5 years. Okay. We will come back will in 5 years. Next year. Next year when you're coming back and you give me a little time and they change you just this one.
Okay. Okay. They make you other color. Or maybe color. Yeah, we take okay, another. Okay, so we've got a deal. No, you bring me just this one and they're gonna change this one if you don't like this. Ah, one. I see. Okay. So now we have to come back to Morocco. No, yeah. No, it's good. To like come back next to year. Yeah. Next good. Year. Yeah. And the leather? The leather. It's a Moroccan leather? Yeah, this is Moroccan. Yeah, this is same. Can I show you the piece of your leather? Because they're making... Morocco. This is from Morocco. They're making leather in a Fez, yeah? Yeah, they make leather in Fez, yeah. To, o, trzeba weźmiemy dwie pary. Ojej. Jakie te są wygodne. To jest twój size. No, okay. This is good, yeah. Sir, but this is for some customer. For some customer, but there are this so is your nice. Leather. Mm-hmm. This is cow leather. You cannot cut it. If mm-hmm. you cut it, they give you the shoes for free. Try to cut it. 2 days to make it. Mm-hmm. This is a catalog. Mm-hmm. This is a catalog, but next time. Yeah, next time. Next time, yeah. Catalog. Oh my God. You can do everything. You can do a lot of things. Nice one. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby Monika przymierzała kolejne, bo... No, też są. Hmm? Wiesz, to jest skóra, one się wyrobią, nie? Yeah, very nice. That's but well. Monika, she don't like this. She must look... Yeah. Yeah. You know already. Thank you very much. Thank you okay, very have much. A good time, good holiday. Say hi to... To Darek. To Darek, yeah. Yeah. Darek. Alibaba. Yeah, Alibaba, yeah. Okay. Alibaba and Alibaba. Alibaba yeah. is in Sahara yeah, now. Yeah, yeah. Okay, see you, bye. See you. See you, good holiday. Thank you. Bye. Thank you, bye. Zadowolona? Si. No to idziemy. No i słuchajcie, ruszamy w stronę Agadiru. Szkoda, że nie widzicie Moniki twarzy teraz, jaką ma uśmiechniętą. Nowe budki na jej stópkach. Jeszcze nie, ale będzie ich docierać. W ogóle tutaj już jest taki mały kurort. Pięknie porobione aleje, zasadzone drzewka, budują hotele. No niedługo to będzie chyba jak w Hiszpanii po prostu. Cieszę się, że przyjechaliśmy jeszcze. No i nie wiem, Monika, czy zauważyłaś, praktycznie tutaj to jest ciężko dojechać do plaży. Już tutaj w tym Tagazut, bo jest cała linia brzegowa pozagradzana. Hiltony, hotele. Masakra. No właśnie, a linia brzegowa wygląda tak jak tutaj. O. Super po prostu. Nie mówię, że to jest brzydkie, bo ładnie to wygląda, ale tak nie, dla no, ekip van life'owych trochę nie, słabo. Nie, nie. Jak ktoś chce przyjechać na wakacje takie, żeby sobie właśnie zatrzymać się w hotelu, no to jest tutaj naprawdę ładnie. Tak. No i ładna plaża jest. No i jest czysto. Jakimś cudem wszystkie śmieci stąd znikają, a w innych miejscach nie. Także widać, że się da. Tylko nie wszędzie są na to środki. No i wjechaliśmy do Agadiru, słuchajcie. I przeżywamy szok kulturowy. Czuję się jak w Europie. Ścieżki rowerowe na niebiesko, jak w Almerii pomalowane. Piękne hotele, palmy. Nightcluby. W ogóle to Maja nam wysłała miejscóweczkę, gdzie stoją. Jedziemy się z nimi spotkać. Jak nie Van Pawły do nas przyjeżdżają, to my do Van Pawłów. No i zaparkowaliśmy. Jesteśmy niby w centrum Agadiru. Tak. Ale wygląda jak nie centrum. Wygląda jak nie centrum. Ciche, takie spokojne miejsce. Tu jakiś mamy. Pałac. Witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, wczoraj zrobiliśmy zakupy i kupiliśmy jajka. Jajka są, no, mega wielkie. Po prostu. No były drogie, bo 2,50 kosztowało jedno jajko, ale są podwójne żółtka. Jedno jajko, drugie jajko, trzecie jajko. 3 jajka, 6 żółtek. Taka sytuacja dzisiaj z rana mnie spotka. Monia jak zwykle jeszcze tam sobie śpi, o, w tych czeluściach naszych. Monia, wstawaj już. Ile to można leżeć?
A ja jak zwykle robię codziennie śniadanie. A na filmach widzicie tylko jak Monika gotuje. Widzicie jak to jest w telewizji? Nie zawsze to łóżko jest tak ładnie pościelone jak widzicie na filmach. Czasami po prostu wygląda tak, no. Robi się tu trochę szafa, trochę jakiś tam składzik, takie tam różne rzeczy. Ale już zaczynamy tutaj wszystko ogarniać. Monikę boli bardzo kostka, po tym naszym ostatnim hikingu coś sobie nadwyrężyła. I tak sobie pomyślałem, że weźmiemy rowery i może Agadir przejedziemy na rowerach. Ale to jeszcze muszę z nią skonsultować i zobaczymy jak tu wyjdzie. Jeszcze jedną rzecz wam zapomniałem powiedzieć. Otóż pamiętacie jak się przeprowadzaliśmy do vana, pokazywałem wam taki fajny sposób składania koszul, żeby się nie gniotły. Ale tu się pojawi filmy gdzieś. Nie jest to dobry sposób. Nie róbcie tak. Za każdym razem jak wyciągam koszulę z szafy, to ją muszę prasować. Niestety. Wczoraj też spędziliśmy fajny wieczorek z ekipą Van Paweł. Chodziliśmy sobie, wypiliśmy herbatkę, zwiedziliśmy troszeczkę Agadir nocą, a dzisiaj chyba jednak te rowery coraz bardziej mi chodzą po głowie. No Paweł, już tak tutaj o zwiedzaniu Agadiru, a tych miast dużych w Maroku nie jest zbyt wiele, więc skoro już w jednym z nich jesteśmy, to musimy też pomyśleć o takich rzeczach porządkowych. No i co? Mamy do zrobienia pranie. Paweł już tam segreguje swoje rzeczy. Musimy zdjąć jeszcze pościel, naszykować to wszystko. Jest tutaj podobno fajna pralnia, także no, będziemy chcieli to wszystko dzisiaj oddać do prania, a potem dopiero zwiedzać. No, także worek do prania już naszykowany. Jest tego dosyć sporo. Paweł się tu już ze mną licytuje, czy ich rzeczy jest więcej. I już wynikła tutaj wielka spina z tego, ale zobaczymy po praniu, bo już nie chce nam się teraz tego segregować, także no, obstawiajcie, czy ich rzeczy jest więcej. No, teraz musimy to po prostu zawieźć do pralni. Tylko robiło się tutaj ciasno na parkingu, więc nie wiem jak to będzie. No i mamy mały problem, bo nas zostawili, nie możemy wyjechać do pralni. Tutaj stoi gościu, tam mamy krawężnik. Także no nie mam jak wyjechać. To taka robota właśnie na parkingach. No i słuchajcie, problem rozwiązany, bo oczywiście kto jest koło nas? Ekipa Van Paweł, Maja i Michał. No i zaoferowali się, że zawiozą nam ten wór do pralni, także no. A my poczekamy tu wieczorem, może się uluźni, jak będziemy chcieli wyjechać, to... Tak, no bo oni jadą odebrać swoje pranie. Tak, oni także... jadą odebrać swoje, więc przy okazji zrzucą nasze, a my sobie później wieczorkiem odbierzemy. Trochę się tego nazbierało. Święty Mikołaj przyszedł z prezentami. Też mieliście tyle? Proszę? Też mieliście tyle? No. Tak? 15 kg. 15 kg. A to weź powiedz ile to waży. To są nasi wybawcy. Wagę kuchenną. Nie, może też być 15. Tak? No to dobrze. To na jutro. No to... Tak jak wasze, to około 11. Nie? No to my już wszystko ustaliliśmy odnośnie prania. I idziemy z kolejnym worem. Pani się zdziwi, że mamy kolejne 15 kilo. Shop prać, no. Dzięki wielkie. Dzięki jeszcze raz. Wielkie. Do zobaczonka, hej. Hej. Zabieramy was zaraz na wycieczkę do Agadiru, ale sporo z was pytało się nas o bagażnik. Jakie jest wysokości, jak tu mieścimy rowery. A więc wysokość bagażnika to jest 83 cm, wchodzą tu dwa rowery górskie, mój jest na oponach 26 cali, Moniki na 27,5 cala. Także no przednie koła musimy oczywiście ściągnąć, ściągamy również siodełka i wsuwamy te rowery do środka. Myśleliśmy o platformie, ale platforma zajmuje dodatkowe 4 cm, a nie chcieliśmy mieć aż tak bardzo wysoko łóżka, dlatego zrezygnowaliśmy z tej wysuwanej platformy. No i tyle. No i waga też. No i waga też, dokładnie. Także no wyciągamy te rowerki i zaraz będziemy pomykać po pięknym Agadirze. Ale zanim zabierzemy was na przejażdżkę rowerową, kilka słów o Agadirze. Jest to miasto bardzo nowoczesne i nowe, bo powstało w sumie jak Feniks z popiołów po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło to miejsce w 1960 roku. Wszystko zostało doszczętnie zniszczone. Został ponoć tylko jeden budynek, który będziemy starali się znaleźć i wam pokazać. No a reszta no, powstała w ciągu 63 lat. Dziś właśnie mija rocznica od trzęsienia ziemi.
Także no, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jak ludziom udało się w tak krótkim czasie zbudować tak wiele. No jak widać, Agadir jest cały czas w remoncie, dużo się tutaj dzieje. Myślę, że dlatego, że jesteśmy poza sezonem. W sezonie pewnie będzie tutaj pięknie, wszystko porobione. A za mną jest budynek, który właśnie przetrwał trzęsienie ziemi. Jest tu kino Salam. Pozostałości tego budynku, bo też no, wygląda on troszeczkę na zrujnowany. Niektóre części Agadiru bardzo przypominają mi Hiszpanię, jak na przykład ta alejka. Ale ogólnie jest bardzo ładnie, muszę wam powiedzieć. Czysto, nieźle. No w Agadirze jest strasznie gwarno, jest duży ruch. Ale można sobie uciec w spokojne miejsce. Jest tu wiele ogrodów, parków i jesteśmy właśnie przed jednym z nich. Jest to ogród Zaiduna. Jest on jednym z największych w Agadirze. Jest tutaj tak cichutko i spokojnie, więc nie dziwię się, że miejscowi często przychodzą tutaj po pracy albo na piknik, odpocząć, posiedzieć, poczytać. No fajnie jest tutaj. Turyści wolą oczywiście na plaży, więc mało tu widać turystów. Ale patrzcie, co jest za nami. Palma daktylowa i jeżeli ktoś pamięta nasz film z ogrodu palmowego w Elcze, tam była palma królewska, no to myślę, że... No, powiem chyba, że nawet ta jest ładniejsza. Definitywnie. Nie wiemy, olbrzymia, jak stara jest, bo nie ma tam daty, ale no, jest imponująca. Tak. Paweł już zgłodniał, więc ja wzięłam na drogę banany. Tak wyglądają marokańskie bananki. No, ale są prosto z drzewa. Są bardzo malutkie, ale bardzo słodkie i przepyszne. Jesteśmy w miejscu, skąd możemy podziwiać Kasbę Agadir, która przez lokalsów jest nazywana Agadir Aufla, gdzie Aufla oznacza powyżej, a Agadir oznacza fort, czyli fort na wzgórzu. Kasba została wzniesiona przez sułtana, Mohameda któregoś, w celu ochrony przed najazdem Portugalczyków. Kasba jest w tej chwili nieczynna, ale można sobie wjechać tutaj kolejką na górę, albo też autobusem czy taksówką i podziwiać widoki, czyli cały Agadir, ocean, plaże. Wszystko pięknie widać z góry, my niestety z rowerkami się tam nie zabierzemy. No, więc podziwiamy stąd. Jak widzicie, pod wzgórzem widnieje napis, który w języku arabskim znaczy Bóg, Ojczyzna i Król. No, są to główne wartości, którymi kierują się Marokańczycy. No i patrząc na tą piękną plażę, no nie ma się co dziwić, że tutaj turystyka się tak rozwija, bo w lutym mieć 25 stopni, no to sam żałuję, że tu wcześniej nie przyjechałem. Naprawdę jest po prostu przepięknie. Pinka cieknie, pizza wygląda super przypieczona. Mamy sałatkę Cezar z kurczakiem. W ogóle jakie porcje jakieś... duże. Dobrze, że wzięliśmy pojedyncze, tak. Jedną pizzę, jedną sałatkę, bo dwóch tych pizzy to byśmy na pewno nie zjedli. No i mamy kolę też. Aha. Zdrowe jedzonko tak, dzisiaj. Tak, teraz wszyscy powiedzą, że to reklama. No ale niestety nie mamy współpracy z Coca-Colą. A może się nawinie dzięki temu. I pizza 65 dirhamów, bardzo pyszna, możemy polecić. Sałatka 45 dirhamów. No i napoje 24 dirhamy razem, 134. Plus napiwek
150 nawet. 150. No, my już przy Waniku, a więc tak wygląda mniej więcej Agadir, ale to jeszcze nie wszystko. No, marokańską pizzę na pewno możemy polecić, bo była przepyszna. Tak. No my co, teraz będziemy odpoczywać, a jutro może jeszcze uda nam się tutaj coś odwiedzić. Tak, no jedziemy koło 12 odebrać nasze pranie, chyba że pani zadzwoni wcześniej i nam da znać, że już jest gotowe. No i w drodze dalej na południe, bo Agadir to nie jest nasz ostatni przystanek. Jedziemy dalej na południe, w stronę zachodniej Sahary. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy tutaj dwa miejsca. No ja też. Taki mam plan, ale jak to wyjdzie, to wiecie, różnie bywa, nie? No, także idziemy teraz sobie trochę odpocząć po tym ciężkim tylko dniu. Mam nadzieję, że nasze pranie wróci do nas w całości i nie będzie jakieś tam poprzepalane, bo jak będzie, to trzeba będzie zakupy zrobić w Agadirze. Nie, no, dobrze, że mamy gdzie, bo tu jest mnóstwo sklepów, także jakby co, to wszystko można tutaj kupić. No, dobra, ja idę sobie odpocząć.